Cześć, z tej strony Noemi i witam Cię na moim kanale w kolejnym paznokciowym odcinku. Z racji tego, że ostatni odcinek na temat flexi-żelu, przedłużanie paznokci flexi-żelem zdobył naprawdę dużą popularność i Wasze zainteresowanie, także dzisiaj postanowiłam nagrać kolejny odcinek z uzupełnieniem tych paznokci, jak takie okropne paznokcie, które się już nam zniszczyły, można odbudować i stworzyć z powrotem nasze piękne paznokcie, bez konieczności tak naprawdę ściągania tego żelu. Jak już wiemy z wcześniejszego odcinka, flexi-żel jest nowością od Elizy, także takich filmików możecie sporo nie znaleźć, także ja postaram się dla Was zrobić ich więcej i poodpowiadać na Wasze wcześniejsze pytania z komentarzy i postaram się dzisiaj udowodnić, że uzupełnienie takich paznokci może być naprawdę przyjemne, proste i wcale nie trzeba poświęcać na to nie wiadomo ile czasu, a Wasze paznokcie mogą być z powrotem piękne przez parę kolejnych dni czy nawet tygodni. Ale jeszcze zanim zacznę dzisiejszy odcinek, chciałabym serdecznie zaprosić wszystkich. Bardzo dobrze wiecie, że ja jestem z Krakowa i akurat złożyło się tak, że Elizium będzie swoje szkolenia paznokciowe robiło właśnie w Krakowie. Szkolenia już będą miały miejsce 24 listopada właśnie w Krakowie, także serdecznie Was zapraszam, żebyście się zapisywali, kto jest chętny, kto się chce nauczyć czegoś więcej o flexi-żelu, ponieważ to będą stricte właśnie szkolenia dotyczące flexi-żelu. Nauczycie się tam o wiele więcej niż ja Wam pokazałam w filmiku, od osób, które oczywiście mają o wiele większe doświadczenie niż ja, ale ja też się pojawię na tym szkoleniu, także będzie po prostu super Was tam spotkać. W końcu będziemy mieli okazję się spotkać w Krakowie. Zapisy na wydarzenie będziecie mogli znaleźć w opisie pod filmikiem, także tam Was odsyłam, a więcej na moim Instagramie na pewno na bieżąco będę informowała, gdzie się pojawi, o której porze i gdzie będziemy mogli zbić tą piąteczkę. Od razu informuję, dlatego mówię to na filmiku, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona, także jeżeli chcecie to zapisać, zapisujcie się już teraz. Mam nadzieję oczywiście, że będę mogła Was tam w końcu zobaczyć, a teraz nie przedłużam i zaczynam odcinek. Zapraszam. Na pewno nie lubisz paznokci z nieestetycznymi odrostami, więc dziś pokażę, jak można uzupełnić je samemu w domu. Najpierw należy ściągnąć pozostałości lakieru hybrydowego. Znacznie szybciej można to zrobić frezarką, ale jeżeli ktoś takowej nie ma, bez problemu zatrzemy lakier grubym pilnikiem. Wymaga to nieco więcej czasu i siły, ale efekt jest zawsze taki sam. Jeżeli chcesz zobaczyć, jak przedłużam paznokcie flexi-żelem, link znajdziesz w opisie pod filmikiem. Specjalnie na potrzeby filmu stworzyłam na paznokciach duże ubytki w żelu, żeby móc dokładnie pokazać ich uzupełnienie. Możemy teraz spokojnie podważyć lub usunąć wszystkie skórki, również staramy się zrównać różnicę między żelem a paznokciem, aby przejście było płynne. Czas na nałożenie primera bezkwasowego, którego aplikujemy tylko na naturalną część paznokcia. Nakładamy bardzo cienką warstwę, nie dotykając skórek. I czekamy 40 sekund, aż primer odparuje, odtłuści on naszą płytkę i zdezynfekuje ją. Jeśli moje filmy okazują się dla Ciebie pomocne, to nie zapomnij, żeby zostawić łapki w górę pod filmikiem. Kolejnym krokiem jest nałożenie bazy, która jest nieco bardziej gęsta. Jest ona świetną podstawą do nałożenia żelu. W zasadzie postępujemy w przypadku uzupełnienia paznokci bardzo podobnie jak przy samym przedłużaniu ich. Kiedy wszystkie paznokcie są już pokryte, bazę należy utwardzić pod lampą UV 60 sekund. Przy czym pamiętamy, aby nałożyć bazę na całą powierzchnię paznokcia, łącznie z częścią przedłużoną. Czas na tą ulubioną część, czyli nałożenie i ukształtowanie flexi żelu. Do pojemniczka nalewamy trochę liquidu, wyciskamy z tubki nieco żelu na ubytek, można go też nałożyć szpatułką, maczamy delikatnie pędzel w liquidzie i wtedy możemy spokojnie kształtować żel. Pamiętajmy, że flexi-żel jest połączeniem zalet metody żelowej i akrylowej, więc o wiele bardziej jest trwały i przynajmniej według mnie o wiele łatwiej i szybciej się go aplikuje niż tradycyjny żel. Kiedy osiągniemy wybrany kształt paznokcia, otwardzamy go w lampie UV przez 120 sekund. Pięknie uzupełniony paznokieć po wyjęciu z lampy należy przemyć cleanerem, dzięki czemu zmyjemy lepką warstwę z paznokcia i przygotowujemy go do kolejnej, ostatniej części zabiegu. Ostatnim krokiem jest nadanie kształtu paznokcia. Pilnikiem wygładzamy jego całą nierówną powierzchnię po uzupełnianiu. Ja dodatkowo stwierdziłam, że chcę paznokcie skrócić i nadać im bardziej szpiczastego kształtu. To samo powtarzamy na każdym paznokciu i pamiętamy, że z każdą próbą będzie szło nam to coraz szybciej i sprawniej.
Na końcu polecam użyć olejku, ponieważ żele i hybrydy absorbują wodę i wysuszają mocno skórki, przez co skóra wokół bez odpowiedniego nawilżenia może stać się biała, łuszczyć się i swędzić. Wmasowujemy olejek w skórki i podziwiamy nowe, piękne paznokcie, którymi możemy się cieszyć nawet przez kolejny miesiąc. Myślę, że warto poświęcić te parę godzin dla takiego efektu i wygody, jaką dają nam twarde i eleganckie paznokcie. Teraz czas na małe porównanie i pokazanie efektu końcowego. Mam nadzieję, że poradnik okazał się przydatny, a jeżeli doceniasz moją pracę, pozostaw kciuka w górze pod filmem i zostaw trochę miłości w komentarzach, a obiecuję, że poradniki paznokciowe będą pojawiały się regularnie na moim kanale. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że przydał Wam się, że jest pomocny dla Was taki odcinek. Jeżeli macie więcej pytań odnośnie Flexi Żelu, czy ogólnie produktów od firmy Elysium, to zapraszam oczywiście do sekcji komentarzy. Tam możecie pytać o wszystko i ja w przyszłych odcinkach odpowiem Wam na te pytania. Zapraszam oczywiście na mojego Instagrama, na którym możecie być cały czas na bieżąco z moimi filmami. Tam jest trochę więcej tego mojego życia prywatnego, jestem tam bardziej, że tak powiem, żywa, dodaję dużo zdjęć z różnych sesji i makijaży, także jeżeli chcesz być na bieżąco, to zapraszam Cię serdecznie na mojego Instagrama, linki są podane w opisie pod filmem. I oczywiście jeszcze raz przypominam o szkoleniu Elysium, które odbędzie się 24 listopada w Krakowie. I jeszcze raz mówię, że ja na tym szkoleniu też będę, także będziemy się mogli zobaczyć i więcej informacji też podam na moim Instagramie. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli interesuje Cię tematyka paznokciowa, to serdecznie zapraszam do kliknięcia w dzwoneczka, żeby być cały czas na bieżąco, bo takie filmiki będą się pojawiały na pewno w każdym miesiącu, także będą nowe inspiracje, nowe pomysły na paznokcie na pewno z mojej strony. Dziękuję Ci bardzo za oglądnięcie dzisiejszego odcinka i widzimy się już jutro. Trzymajcie się, na razie, do zobaczenia.